łączę się dzisiaj z Krakowem, z Tomkiem Wełną ze studia, z pracowni Oko. Człowiekiem, który, tak jak pisałem w zajawce do tego wydarzenia, uratował nam kwarantannę, bo kiedy moja żona odkryła jego live na Facebooku, to razem z córkami, naszymi dwiema, potem trzecią też malutką, która jeszcze tam stawiała pierwsze kreski o 10 i czasami też wieczorami o 19 siadały przy stole i malowały, rysowały, i to był naprawdę świetny czas takiego rysowania grafiki, także tu już na samym początku, Tomku, wielkie, wielkie dzięki za twoją pracę. I teraz jakbyś mógł na sam początek powiedzieć parę słów o sobie. Jestem Tomek Wełna. I tak się składa, że od dziecka właściwie nie rozstaję się z ołówkiem, kredkami, farbami. I od dziecka mnie to ukierunkowało na to, co będę chciał robić. Rodzice, a propos rodziców, na szczęście bardzo mnie wspierali i pamiętam, jak biegałem ze swoimi obrazkami pierwszymi: mamo, mamo, patrz co namalowałem, albo tato, tato, albo babciu. Ale najczęściej do rodziców, bo rodzice byli zawsze pod ręką. I jak się podobało, to byłem cały w skowronkach i to napędzało do tego, żeby malować więcej. Także to jest bardzo ważne, żeby rodzice pomagali. Ale miałem się przedstawić, ja już tu wybiegam w historii. Potem, jakiś czas po tym, jak pokazywałem obrazki rodzicom, zacząłem studiować na Akademii Sztuk Pięknych, tam jeszcze było troszkę pomiędzy, ale to taki skrót. Jak tylko skończyłem studiować, to zacząłem pracować na Akademii Sztuk Pięknych. Popracowałem tam 7 lat, po czym przeniosłem się na działalność własną i sam uczę od lat 14 już chyba w pracowni Oko, wspólnie z Darią, która, jak wiecie, pomaga mi. Od początku właściwie prowadziliśmy pracownię razem i dalej tak jest. No i kiedy przyszły czasy covidowe, trzeba było zamknąć drzwi pracowni na klucz i przenieść wszystko w internet. Taki pomysł w każdym razie w głowie mojej się pojawił. No i jak widać, był to dobry pomysł, bo dzięki temu poznałem was wszystkich, poznałem Jarka i dzięki temu możemy się spotykać codziennie, 2 razy dziennie nadal. No tak, to jest taki jeden z nielicznych plusów chyba COVID-u, które możemy zaliczyć, to, że otworzył nam świat online, dzięki któremu możemy poznawać wspaniałe osoby, którymi być może wcześniej by nam się nie udało spotkać, a ty dodatkowo jesteś takim bardzo pozytywnym przykładem tego, w jaki sposób pomimo nagłego zamknięcia pracowni udało ci się odnaleźć, także tu wielkie, wielkie gratulacje, bo też po ilości widzów na twoich live'ach widać, że no to jest bardzo, bardzo prężna i fajnie działająca społeczność, także gratuluję. I chciałbym teraz wrócić do tego, od czego zacząłeś, a więc o tych rodzicach, którzy ciebie wspierali, więc jak już od małego latałeś z ołówkiem i pokazywałeś mi swoje dzieła, jaka jest nasza, rodziców, rola, jak my możemy zachęcać nasze dzieci do tego, żeby odkrywały w sobie jakieś artystyczne pasje? Tak naprawdę pomagać im w tym na różne możliwe sposoby, choćby od właśnie tego wyrazu uznania i zainteresowania obrazkiem, kotkiem wyciętym z papieru, namalowanym. Od tego się zaczyna. Oczywiście dajmy też naszym dzieciom materiały do rysowania i do malowania. Zróbmy im kącik, nie bójmy się, że pochlapią podłogę albo ściany. Ściana pomalowana przez dziecko to jest piękna ściana. Dlaczego ściana ma być biała i smutna, jak może być na niej fantastyczny kotek? Pola takie kotki rysowała w różnych miejscach, zawsze na ścianach, i inne zwierzaki. I taki kącik do pracy, duży papier, dajmy dzieciom duże papiery, naprawdę 100x70 Bristol, można okleić takimi Bristolami ściany, jak już nie chcemy ich malować za często, to po prostu zróbmy tapetę z Bristoli na ścianach, niech dzieci od kiedy są w stanie uklęknąć albo stać już z kredką, niech po tych ścianach sobie malują, niech malują na podłodze. Duży format jest bardzo ważny, bo on pozwala na rozwinięcie gestu. Dziecko też może się obrysować dookoła rysunkiem, kółkiem, może się znaleźć w tym rysunku. Jeżeli to jest tylko mała karteczka A4, no to jest strasznie biedny format dla dziecka. To jest w ogóle najgorszy format na świecie. A4 to tylko do biura i no dobrze, czasami też szkicuję na A4, ale to już później. A małe dzieci lubią duże formaty i małe dzieci lubią malować całym sobą, rączkami, nóżkami, wszystkim. I większe dzieci też. I myślę, że ten duży format, kredki,
farby, folia na podłodze, jeżeli szkoda nam dywanu, naprawdę od samego początku to jest bardzo ważne. Poza tym wsparcie rodziców, to żeby zwrócili uwagę na rysunek, na obrazek, na to, co dziecko zrobi. Wiem po sobie, że to bardzo, bardzo pomaga. I też tu ważna uwaga dla rodziców. Nie starajcie się zbyt szybko nakłaniać dzieci do tego, żeby rysowały realistycznie. W ogóle realizm jest taką dyskusyjną sprawą, bo to jest tylko umowa kulturowa. W renesansie się zaczęło, że ma być realistycznie, tak żeby było jak żywe i od tamtego czasu nam się wydaje, że sztuka ma być realistyczna. Oczywiście upraszczam, ale w naszych głowach często jest takie przekonanie. I kiedy podrastamy i trafiamy do szkoły i nagle widzimy, że wszyscy zaczynają malować, rysować realistycznie, najpierw jakieś postacie komiksowe, mangi, Disneye i tak dalej, to też zaczynamy. No i tego się nie da uniknąć, bo my jesteśmy tak zrobieni, że chcemy się sprawdzić w różnych rzeczach. Więc jak widzimy coś nowego, no to chcemy spróbować. Ale pamiętajcie, rodzice, że rysunek wcale nie musi być realistyczny i absolutnie nie powinien być równo do krawędzi. Takie słowo, nie wychodź poza kontur, pracuj dokładnie. Niektórzy to lubią. Ja na przykład miałem takiego bzika i mam nadal, jestem precyzyjny. Po prostu to lubię, to jest wpisane w moją naturę. Ale druga część osób będzie rysowała, malowała bardzo spontanicznie. W ogóle nie będzie znała takiego pojęcia jak kontur, jak jakiś porządek. I o to chodzi, bo to jest droga ekspresji, więc niech dzieci robią tak, jak chcą, tak, jak lubią i im później wejdą w ten etap takiego naśladowania tego, co kulturowo dookoła nas, według mnie tym lepiej. Tego się oczywiście nie da uniknąć, tak jak powiedziałem. Ale niech tu będzie dużo swobody, dużo naturalności. No chyba takiego trzymania się konturów i granic dzieci na pewno się zaczną uczyć w szkole, więc może lepiej, rzeczywiście to jest bardzo fajne, co powiedziałeś, żebyśmy my jako rodzice ich nie wtłamszali w te granice, tylko pozwolili na tę twórczą ekspresję. I jeszcze co do dużego formatu, to też jest świetna, świetna, świetna porada. My kupiliśmy ostatnio taką rozwijaną rolkę, chyba 10-metrową czy 20-metrową, nie wiem ile tam ma metrów, jeszcze się nie skończyła, a jest długa. Co prawda tam jest wzór powtarzalny co kilka metrów, tam chyba co dwa. Ona oczywiście ma kontury i ma tam różnego rodzaju potworki, różne wzorki i tak dalej, ale jak rozwijamy to na podłodze, no to wszyscy, cała rodzina możemy rysować. Zaczynamy przeważnie ja z Sarą, czyli z naszą najmłodszą córką, 4-letnią, a jak starszaki widzą, mają chwilę wolnego, podchodzą, to też razem malują i to jest super sprawa dla mnie, taka jednocząca. Tak, w dodatku taką rolkę można z jednej strony rozwijać, a z drugiej zwijać. Jak się skończy, to przynieść nową, mieć później takie archiwum rolek z różnych lat wspólnego malowania. Świetny pomysł. Rzeczywiście, o tym nie pomyślałem, żeby to jakoś w taki sposób przewieźć jak takie zwoje papirusowe i dalej przekazywać. A w jakim wieku tak naprawdę dzieci, no możemy powiedzieć, że wykazują jakieś uzdolnienia czy też talent w kierunku malowania, no bo damy maluszkowi czy to kredkę, którą ledwo trzyma, albo nawet ręce, żeby sobie pomazał ręce i coś tam będzie tworzył, no to tak jak mówisz, nie ma w tym dużo realizmu. Jest to jeszcze epoka przedrenesansowa, natomiast kiedy możemy powiedzieć, że dziecko ma talent, czy też uzdolnienie w kwestii rysunkowej? Ja myślę, że to przede wszystkim widać po tym, jak dziecko lubi często rysować. Jeżeli każdą wolną chwilę spędza na rysowaniu, na malowaniu, to jest tak naprawdę wskazówka, że powinno to robić, bo zwykliśmy mówić, że talent to jest 5-10%, reszta to jest po prostu regularna praca. Ja myślę, że jest w tym wiele prawdy. I osoby bardziej predysponowane po prostu naturalnie lubią więcej rysować, więc jeżeli widzicie, że wasze dzieci uwielbiają rysować, uwielbiają malować, to najprawdopodobniej mają genetycznie już wpisane w siebie predyspozycje do bycia artystami. Zresztą jeżeli nasi rodzice, czyli dziadkowie naszych dzieci albo nasi rodzice po prostu mieli też takie predyspozycje, to praktycznie na 100% dzieci je dziedziczą. Z reguły dziedziczy się po dziadkach. Ja na przykład miałem dziadka, który malował, rysował, był świetnym kaligrafem, także
w 100% ja po nim mam talent, predyspozycję do tego. I rozmawiając z setkami osób w przeciągu tych wielu lat, czy nawet, no, może nawet tysiącami, pytałem często, a kto w rodzinie? Dziadek, babcia malował, rysował, dziadek. Tak, babcia rysowała, malowała. Czasami tata, rodziców. Także zawsze tak jest, że to jest, to przechodzi po prostu genetycznie. Chociaż na pewno są też przypadki, gdzie to się zaczyna. Ja akurat nie jestem specjalistą w takich zagadnieniach, może genetyczno-psychologicznych, ale myślę, że są też takie samorodki, znaczy gdzieś ten talent na pewno się zaczyna czasami, no bo musi się gdzieś zacząć, kiedyś. Mhm. A tu jeszcze chciałbym się zapytać odnośnie narzędzi, wrócić kawałek, bo mówiliśmy duża kartka. Coraz częściej pojawiają się takie pomoce no już XXI wieku, czyli tablety graficzne dla dzieci. Wiadomo, że no, zawodowi graficy, którzy projektują ciuchy, okładki, płyt, no to pracują na takich rzeczach, ale czy dla dziecka, czy to no, powiedzmy w początki podstawówki czy przedszkole, ma sens zakupić takie urządzenie, czy lepiej jednak ta kartka, ta wolność ekspresji? Kartka na pewno jest bardzo ważna i w zasadzie mogłaby wystarczyć. Natomiast jestem też za tym, żeby takie nowe technologie dzieciom pokazywać, zwłaszcza jak takie technologie jak tablet graficzny, taki podłączany do komputera albo iPad. No zdecydowanie wygodniejszym urządzeniem do rysowania jest iPad z jego możliwością rysowania bezpośrednio po ekranie. I ja myślę, że można zacząć, że tu Jarku, pewnie ty byłbyś lepszym specjalistą, w którym momencie taki sprzęt dziecku podarować. No pola na tablet od bardzo wczesnych lat dzieciństwa i świetnie sobie z nim radzi, świetnie się rozwija, używa go w dobry sposób, w kreatywny bardzo sposób, więc trzeba tylko oczywiście zwracać uwagę, w jakich celach ten sprzęt jest używany albo nie nadużywany. Ale w drugą stronę, taki sprzęt elektroniczny też nie zastąpi doświadczeń takich na papierze, ołówkiem, kredkami, pędzlem, ponieważ ten sprzęt elektroniczny, on raczej naśladuje to, co robi się na papierze pędzlami i kredkami. Więc trzeba go używać z tą świadomością, że tam są udawane efekty tego, co robimy często na papierze. Dlatego mimo wszystko farba, kredki to jest według mnie najcenniejsze, bo to jest też zmysłowe. Tam jest zmysł dotyku, czujemy dotyk farby, możemy malować palcami. No, od tabletu dzieli nas zawsze szyba ekranu albo wyświetlacza i to jest inne doświadczenie. Znaczy jest na pewno inne, bo tak jak mówisz, to naśladuje rzeczywiście, no, jest pierwowzór kredki czy też jakiegoś tusza, pióra i on naśladuje. Dodatkowo plusem jest tego, mi się wydaje, że no, można zrobić cofnij, że można, na przykład coś nam nie wyjdzie, chcemy zrobić inaczej, no to sobie cofamy, wymarzymy, możemy poprawić. Natomiast rzeczywiście minusem jest brak tego, że no, ubrudzenia lekkiego farbą czy kredkiem, co oczywiście, no, jeżeli malujemy na obrusie domowym, no to rzeczywiście farba z kolei... O, coś nam dzwoni. Przepraszam, tutaj coś dzwoni. Spoko. Okej, okay, proszę bardzo. mówiłem o tym, że w przypadku tego tabletu, no, farba... Nie mamy tego dotyku, natomiast też nie brudzimy się, więc to są plusy i minusy, które też można rozważyć, ale chyba jednak takie tradycyjne podejście, żeby zacząć od tych technik prawdziwych, do mnie przynajmniej bardziej przemawia, no bo na te technologie zawsze jeszcze będzie czas. Zawsze się tego możemy zdążyć nauczyć, a wydaje mi się, że to w jakich nawyków nabierzemy, bo inaczej trzyma się tego pensila, od iPada, którym nieważne, czy to jest pióro, kredka, farba, trzymamy to samo narzędzie, a tu jednak mamy tę różnorodność sztuki i wydaje mi się, że to jest wielkie bogactwo tego eksperymentowania z prawdziwym rzemiosłem. Narzędziem. Poza tym tam jest element przypadku.
I element przypadku to jest najlepsze i najpiękniejsze, co możemy mieć jako mali i całkiem duzi artyści. I ja o tym często mówię. Komputer, czy iPad, czy inne urządzenia elektroniczne często ten element przypadku odbierają, jeżeli nam się farba rozleje. One już to jakoś symulują, ale to jest też znowuż tylko symulacja, więc po co? Łatwiej po prostu wziąć farbę. I właśnie to, co jest nieprzewidywalne, to jest piękne. Z nieprzewidywalnych przypadków wynikają najlepsze fragmenty rysunków, obrazów moich i innych rysowników. Wszystkich osób z pracowni, które widzę, oglądają naszego live'a przez stronę pracowni i serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za komentarze, które tam puszczacie. Dlatego ten przypadek jest niezastąpiony. Według mnie to też ta możliwość cofnięcia się, ona jest taka też ciekawa z punktu widzenia psychologicznego, bo na kartce, na papierze, przy farbie no nie da się cofnąć, można próbować, ale to nie jest takie łatwe. I dzięki temu bardziej jakby też godzimy się z przypadkiem i jesteśmy w stanie wykorzystać go w obrazie. Ja mam takie poczucie, że to jest gdzieś głębiej zakorzenione i że malowanie, twórczość bardzo głęboko w nas wnika, jeżeli nam się później w życiu coś przydarza, no a życie polega na przypadkach. No to możemy te przypadki w jakiś sposób wykorzystać, tak jak wykorzystaliśmy to w akwareli, którą dzisiaj rano wspólnie z Wami malowałem. Ja myślę, że z takiego psychologicznego punktu widzenia, chociaż to jest tylko moja teoria, bo nie jestem psychologiem, to jest ważna sprawa. W każdym razie tak to czuję gdzieś u mnie w środku, że rzeczy, których uczę się malując, bardzo często przekładam później na życie. Mhm. Tutaj wydaje mi się, dotykamy też bardzo takiej ciekawej rzeczy, bo cofamy się, jeśli coś nam się nie podoba, albo jak zrobimy błąd. I tutaj jest kwestia, na ile my powinniśmy akceptować swoje błędy i tak jak mówisz, możemy nazwać, czy też przypadki, błędy i próbować na nich coś zbudować nowego, albo je wykorzystując je do, no właśnie, do stworzenia czegoś nowego, a nie od razu wymazać, bo musi być idealnie, bo chyba błędy są ważne w naszym życiu. Błędy są chyba najważniejsze w życiu, bo albo tak samo ważne jak powodzenia. I ja zawsze ubolewam nad tym, że my w pewnym momencie jakoś odruchowo boimy się błędów. Ja na przykład zacząłem bać się błędów w szkole. Mam takie osobiste doświadczenia ze szkołą, no niby dobre, bo lubiano mnie tam i ja innych też lubiłem, ale jakoś wewnętrznie ciężko zniosłem ten czas, dlatego że zacząłem bać się popełniać błędów. Miałem takie poczucie, że błąd to jest coś, za co gdzieś tam w przyszłości wisi kara nad nami, bo dostajemy złą ocenę, jak zrobimy błąd, jak zrobimy źle sprawdzian czy coś innego. Według mnie to jest niedobre i my później boimy się błędów, boimy się ich popełniać też w obrazach, w rysunkach. Ja często widziałem w pracowni, bo teraz online to nie jestem w stanie tego zobaczyć, ale często widziałem, jak najmłodsi rysownicy i trochę starsi natychmiast sięgają po gumkę, jeszcze postawią pierwszą kreskę na kartce i od razu ją zmazują. Jeszcze właściwie nie wiadomo, czym ta kreska miała być, miała 3 centymetry, ale już jest takie poczucie, nie, to na pewno nie, to na pewno jest zła kreska w złym miejscu i w ogóle wszystko jest nie tak. Myślę, że z tego powodu nie należy bać się błędów. Błędy trzeba popełniać. Z błędów trzeba nauczyć się cieszyć nawet, bo przecież błędy powodują, że się rozwijamy. A tak w ogóle czym jest błąd? Może nam się tylko wydaje, że popełniamy błędy. W przypadku obrazów i rysunków to bardzo często tak jest. I bardzo często właśnie pod przykrywką takich pozornych błędów tkwią te nasze właściwe nam tylko przypisane fantastyczne cechy obrazu, rysunku, ponieważ my często staramy się naśladować kogoś i przez to wszystko, co jest inne, traktujemy jako błąd i staramy się to skorygować. A właśnie przez te inności bardzo często przejawia się nasz indywidualny, piękny charakter artysty i człowieka w ogóle. I ja myślę, że z błędami to właśnie tak jest.
po tym, jakie błędy popełniasz, poznasz, kim jesteś. W pewnym sensie, prawda? Mhm. Ja jestem zapominarski i przez wiele lat słyszałem z otoczenia, no, że ja wszystkiego zapominam i tak się nauczyłem tego, że do dzisiaj jestem przekonany, że zapominam. Jestem ekstremalnie wyczulony, żeby nie zapominać pewnych rzeczy albo nie zawalić terminów. I w ten sposób rekompensuję jakieś takie przekonanie, które gdzieś tam miałem. I myślę, że wiele takich przekonań nabywamy i w życiu, i w rysunku, ale warto się nad nimi zatrzymać, zastanowić, skąd one się wzięły i czy one nam bardziej pomagają, czy bardziej przeszkadzają. Mhm. Tutaj bym chciał przytoczyć jeden z komentarzy, który tu się pojawił od naszej Angeliki, która nas tu ogląda. Ciekawa kwestia dążenia do perfekcji ideału. Nagle malowanie i rysunek przestaje być zabawą, a staje się testem, sprawdzianem umiejętności. A szkoda, warto bawić się błędem. I tu chyba zdecydowanie Angelika ma rację tym, że warto właśnie pozwolić sobie na to, żeby coś było nie tak, że nie musi być idealnie, bo samo zresztą to słowo idealnie tak naprawdę jest według mnie uznaniowe, tak jak powiedzmy, biorąc ten przykład naszego rozwijanego wałka z różnymi konturami, które sobie zarysowujemy w historii jak z potworkami, no to jakiego koloru są potwory? No, czy są zielone, niebieskie, żółte, czy różnokolorowe? Nie wiemy jakie, więc jakimkolwiek kolorem pomalujemy, będzie spoko. Czy pomalujemy też razem z tłem ten sam? To też nie robi. Czy wyjedziemy za linię? Też nie do końca. Ja się staram przynajmniej taki zasiać w moich dziewczynach to, że, no, że nie ma tego przymusu, że coś musi być takie. Jest taki też dowcip, który kiedyś słyszałem odnośnie dziecka, które na lekcji religii rysuje anioła i narysowało jakąś tam niestworzoną historię w ogóle, a podchodzi tam nauczycielka i mówi, że no, ale jak ty widziałeś kiedyś, przecież nie wiesz, jak anioł wygląda, to musi jak człowiek i dwa skrzydła, nie? On mówi, a pani widziała kiedyś anioła, że tak mówi? Więc to też oddaje pewne nasze podejście do tego, że my dorośli sobie coś wyobrażamy, i często wtłaczamy w to dzieci, żeby one myślały, że to jest tak samo i że tak samo ma być, a może powinniśmy właśnie, i znów wracamy do tego samego, co powiedziałeś na początku, pozwolić im na twórczą ekspresję, zamaszystość, te ruchy pełne wolności, które tak naprawdę pozwolą im zdefiniować ich samych. Tak, i to pomogą im zdefiniować ich samych być może na całe życie. Definiujemy się każdego dnia i jest takie piękne stwierdzenie, które bardzo lubię. Pamiętaj, jeżeli budzisz się rano, to jesteś nowym człowiekiem. Możesz zrobić od tego dnia wszystko. Możesz zmienić swoje życie o 180 stopni. Przyjmij takie założenie. Budzisz się jako zupełnie nowy człowiek. Każdego dnia i możesz wszystko. Nie definiujmy się jakoś za ściśle. Podobnie jak nie definiujmy tego, jak powinien być, jak powinien wyglądać nasz rysunek albo obraz. Bo tak naprawdę jest cała masa różnych przyczyn, z jakich powodu on może albo powinien wyglądać, ale tak naprawdę nie ma żadnego musu, żadnego racjonalnego wytłumaczenia, że on ma wyglądać tak albo inaczej. To jest, według mnie, to jest piękne poczucie wolności i tego, że możemy zrobić wszystko na kartce i w życiu. Jeżeli to jest tylko dobre to służy, to nie obawiajmy się. Ja myślę, że dlatego lubimy rysować i malować, bo to rozwija nas na innych poziomach, nie tylko artystycznych, ale rozwija nasze poczucie pewności siebie i poczucie tego, że przypadek jest czymś dobrym, że przypadek można wykorzystać. Że możemy kształtować obraz tak, jak chcemy, tak naprawdę. Dlatego rodziców zachęcam do tego, żeby obserwowali takie indywidualne cechy dzieci, w tym, jak one rysują, jak malują, bo te indywidualne cechy, no to są właśnie one, to są ich cechy. I im mniej obrastamy taką kulturową skorupką tego, jak coś powinno wyglądać, tym lepiej, tym bardziej jesteśmy twórczy i kreatywni. I to tak samo przekłada się przecież na sprawy dnia codziennego. Jeżeli jesteśmy przekonani, że
albo wmówiono nam, że powinniśmy postępować tak, a nie inaczej, bo, no bo tak jest przyjęte. Oczywiście są jakieś normy, ale nie dajmy się też pewnym normom zbyt skrępować. Jeżeli czujemy, że my byśmy chcieli inaczej, że zamiast pracować w biurze, może chcemy otworzyć schronisko na przykład w Bieszczadach. No, wielu takich ludzi przecież jest. Albo wolimy, nie wiem, robić wypieki i otworzyć cukiernię. Albo chcemy być artystami, takim wywrotowym zawodem, mm-hmm. którego wszyscy rodzice się, może nie wszyscy, wiele osób powie, Boże, artystą zostaniesz, z czego on będzie żył, jak on sobie poradzi w życiu. Właśnie, to jest ważny temat. Miałem wiele takich smutnych przypadków przez te lata, kiedy uczę, kiedy z mojej pracowni bardzo zdolne osoby w pewnym momencie znikały. I znikały dlatego, że jakiś czas wcześniej w rozmowie z takim młodym człowiekiem, no młodym już w takim wieku powiedzmy licealnym, dowiedziałem się, wie pan, panie Tomku, ja uwielbiam malować, ja po prostu chcę to robić, ale moi rodzice chcą, żebym była albo był, no i tutaj, prawnikiem, tak. lekarzem, bo rodzice są prawnikami, no to ja muszę przejąć, albo rodzice są kimś. I w pewnym momencie ktoś taki znikał i pozostawała taka smutna pustka i wyobrażenie tego człowieka. I tylko zastanawiam się w takich przypadkach, czy uda mu się jednak znaleźć swoją drogę w życiu, czy być może no, podąży jakąś ścieżką, którą niekoniecznie chciałby iść. Także bycie artystą, czy bycie człowiekiem kreatywnym, cokolwiek znaczy artysta, jest naprawdę fantastyczną sprawą. I pozornie może się wydawać, że to jest trudny zawód, niepewny zawód, ale jaki zawód jest pewny? Dzisiaj chyba nie ma żadnego. Natomiast bycie człowiekiem kreatywnym ma tę fantastyczną zaletę, że sami decydujemy o sobie, decydujemy sami o swoim życiu każdego dnia. I przede wszystkim mamy poczucie, że możemy bardzo, bardzo wiele od siebie dać. Możemy wytwarzać masę rzeczy, możemy dawać frajdę innym ludziom, możemy uczyć w końcu innych ludzi. Możemy tak naprawdę bardzo, bardzo elastycznie decydować o tym, co chcemy robić, jak chcemy robić. I z takiego życia płynie wielka, wielka satysfakcja. Myślę, że z każdego życia płynie satysfakcja pod warunkiem, że ono jest takie, jak rzeczywiście chcemy i robimy to, co kochamy, całym serduchem. I do tego namawiam przede wszystkim. Także rodzice, pozwalajcie dzieciom robić to, co one kochają. Nawet jeżeli wam wydaje się to dziwne, abstrakcyjne albo niedorzeczne, to pamiętajcie, że to nie wy, tylko ten mały człowiek, a to już jest inny człowiek. I on może zrobić fantastyczne rzeczy. Czy Elon Musk przejąłby się, gdyby ktoś mu powiedział, co ty zgłupiałeś, na Marsa będziesz leciał? Nie da się. No jakby wtedy powiedział, okej, masz rację, nie da się, no to nie wypuszczałby teraz rakiet w kosmos. Oczywiście on jest przykładem ekstremalnym, ale potwierdzającym tę prostą regułę, że możemy zrobić bardzo wiele, o ile tylko po pierwsze pozwolimy sobie sami na to, a po drugie, jeżeli wcześniej rodzice nam to pozwolą, bo od rodziców bardzo wiele zależy. To ja chciałbym myśleć tak o tym przykładzie, który taki podałeś, że ktoś odchodzi na przykład z pracowni, bo no, ma zaplanowaną inną karierę przez rodziców, że potem się odnajdzie być może w taki sposób, że te lata wyćwiczonej kreski na przykład przydadzą mu się jako chirurgowi, nie wiem, może plastycznemu, może będzie w stanie taką karierę zrobić, albo będzie mistrzem grafiki wśród prawników, nie? Bo różne mamy drogi i każdy rzeczywiście podąża inną. Ale skoro poruszyliśmy temat nauki, to tu chciałbym się zapytać tak, czy no przypuśćmy moje 6-letnie dziecko ładnie rysuje, widzę, że podoba jej się, czy jest sens posyłać na przykład dziecko w tym momencie do normalnej podstawówki i do jakieś zajęcia typu dom kultury czy pracownia, czy też może znaleźć jakąś szkołę plastyczną, albo dopiero poczekać na przykład do średniej szkoły plastycznej? Jak ta edukacja powiedzmy może wyglądać, albo jak najlepiej wygląda z twojego doświadczenia już tego wieloletniego? Bardzo dobre pytanie. Może ja opowiem, jak to było u mnie. Ja rysuję i maluję od dziecka i mając już lat kilkanaście, no około 13-14, już bardzo mocno w to wszedłem i wiedziałem, że to jest rzecz, w której będę chciał się specjalizować. No i to był też taki moment, kiedy ewentualne pytanie o liceum plastyczne
czy zwykłe liceum, jak pogodzić pasję ze szkołą. Ja poszedłem do zwykłego liceum, skończyłem zwykłe liceum ogólnokształcące i później bez problemu dostałem się na Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście ćwicząc wcześniej, przygotowując się jeszcze pod okiem kilku zacnych osób. Tu pozdrawiam pana Michała. I to wystarczyło. Wydaje mi się, że w przypadku szkoły plastycznej pasja staje się w pewnym momencie też obowiązkiem, bo nagle przedmioty artystyczne w szkole no są przedmiotami. Musimy, mamy terminy i tak dalej. I teraz myślę, że wiele zależy tutaj od osobowości. Myślę, że warto z dzieckiem porozmawiać w taki sposób. Słuchaj, możesz pójść do szkoły plastycznej, jeżeli chcesz, albo do na przykład do zwykłej ogólnokształcącej szkoły. I tutaj będzie tak, a tutaj będzie tak. Tutaj rysowanie, malowanie będzie twoim obowiązkiem. Będziesz to po prostu musiał robić na termin, na zaliczenie, na temat i tak dalej. Czy chcesz? Wyobraź sobie w tej sytuacji siebie. Mhm. A tutaj będziesz najprawdopodobniej jedną osobą w klasie, która ma talent i ja tak miałem. I wszyscy się trochę tak zachwycają. A, Tomek fajnie rysuje, Tomek narysuj mi coś. No i Tomek rysował. Ja rysowałem i mi to dawało mi to straszną frajdę i też na pewno mnie to ukształtowało w jakiś sposób i wyrobiło we mnie takie poczucie, nie że jestem jednym z wielu w klasie, tylko jestem jedną osobą, która może coś komuś pokazać, narysować. Pewnie teraz dlatego uczę rysować, bo się przyzwyczaiłem do tej roli. I myślę, że to inaczej ukształtowałoby mnie, gdybym poszedł do liceum, inaczej mnie plastycznego na przykład, inaczej mnie ukształtowało to poczucie trochę takiej indywidualności na tle liceum ogólnokształcącego. Oczywiście były też jakieś osoby inne, które fajnie rysowały, malowały, ale to jest inne środowisko niż szkoła stricte plastyczna. Myślę, że to jest dosyć też wczesny moment na decydowanie tak naprawdę o tym, czy chcemy być artystami w przypadku na przykład liceum plastycznego, bo to już trochę jednak predefiniuje to, co później będziemy robić. Jednak tam jest więcej przedmiotów takich plastycznych. Pytanie, czy to nie jest za wcześnie, czy na pewno będziemy chcieli być artystami później już przez całe życie, czy może jednak gdzieś nam się zmieni, bo znam wielu ludzi, którzy świetnie rysują, świetnie malują, ale zajmują się jakimś innym zawodem również świetnie. Tacy multiutalentowani ludzie mają najgorzej i najtrudniej, bo im trudniej jest się zdecydować na to, co chcą robić. Tak bym podszedł do tematu i tak go przedstawił dzieciom jako rodzic. Ja patrząc z perspektywy rodzica dzieci, które są w szkole muzycznej, to tak myślę w tej chwili, że no szkoła muzyczna też, tam granie jest przyjemnością, ale jest też obowiązkiem, no bo tak jak mówisz, są przedmioty, są egzaminy. A i przynajmniej na początku w tej szkole podstawowej bardzo by trudno mi było, zwłaszcza, że ja nie jestem wykształconym muzykiem, zachęcić dzieci do tego, zmobilizować je, poprawiać im błędy, więc tu chyba jednak oko osoby zewnętrznej, która jest takim mistrzem, no jest niezbędne do tego, żeby się dobrze rozwijać, tylko też nie trzeba iść do szkoły muzycznej, można iść na przykład na lekcje prywatne, czy też do ogniska, więc tutaj chyba podobnie też można wybrać szkołę albo jakieś na przykład pracownie, w których się kierujesz tylko pod jednym na przykład kątem. Tak, dobrze, że o tym wspominasz, ponieważ ja rzeczywiście uczęszczałem do pracowni plastycznej Centrum Młodzieży w Krakowie. Fantastycznie się tam czułem i też była to dla mnie taka forma kontaktu z artystami, którzy prowadzili zajęcia, z innymi młodymi ludźmi, którzy byli uzdolnieni. Zresztą wielu z nich później spotkałem na Akademii Sztuk Pięknych. Także te pasje i te osoby się jednak kierują już później w kierunku takiego właśnie wykształcenia artystycznego. Także zdecydowanie polecam takie zajęcia dodatkowe, na przykład w centrach kultury. Polecam
Polecam też muzykę. Ja od dziecka uwielbiałem grać. Jak dorwałem tylko jakikolwiek instrument, to od razu chciałem na nim grać. I cieszę się właściwie, że nie poszedłem do szkoły muzycznej, bo być może bym teraz miał jakąś lekką awersję, znając mój charakter. To tylko mówię za siebie, bo Pola słyszy. Ale oczywiście nie gram tak dobrze pewnie, jakbym grał po szkole muzycznej, tylko to jest cały czas amatorskie zupełnie, ale mi to pasuje, cieszę się z tego. Ja myślę, że to są bardzo indywidualne sprawy i czasami trzeba spróbować, żeby się przekonać. No, jeżeli ewidentnie źle się czujemy na przykład w liceum plastycznym, no to jest szansa je przecież jeszcze zmienić. Mhm. To nic nie jest, to nie jest cyrograf, tak? To nie jest nieodwracalna decyzja w naszym życiu. Coś chciałem jeszcze powiedzieć i mi uciekło. Aha, i jest takie ryzyko czasami i spotkałem też trochę takich osób, że właśnie się jakoś zblokujemy w takiej szkole, na przykład w szkole plastycznej. I bardzo dużo tutaj zależy od nauczycieli, z którym będziemy się spotykać. To jaką wiedzę oni nam przekażą, czy jak nam przekażą swoją wiedzę, czy powiedzą, że coś trzeba robić tylko tak i nie inaczej, i to jest niedobre. Spotykałem takie osoby, które były strasznie wewnętrznie pozamykane, jakieś takie pokaleczone z przekonaniem, że w ogóle nie potrafią malować. I później praca z tymi osobami, na przykład przez rok na moich zajęciach, to było takie otwieranie, wracanie do ich charakteru. I często kończyło się łzami radości i stwierdzeniem, znowu kocham malować, dziękuję, bo gdzieś zgubiłam tą frajdę. Coś, takie ryzyko w szkole może się przydarzyć. Mhm. Ja wierzę, że naturalnie sami sobie poradzimy i w przypadku takich artystycznych działalności jakieś wsparcie, nawet nieduże osoby, od której możemy troszkę wiedzy takiej bardziej już zaawansowanej przejąć. Takie wsparcie często wystarcza. Też osoby, niektóre się zraziły do malowania, a niektóre nie miały szansy tego, żeby tak naprawdę spróbować w szerszy sposób nauczenia się, no bo nie miały na przykład możliwości, czy to finansowych, czy nie było lokalowych, nie było takiej osoby blisko. I znam takie osoby i zresztą takie też u Ciebie na live'ach i na fanpage'u pojawiają się głosy, że ktoś właśnie dzięki tym Twoim nagraniom, jako już dorosła osoba, mająca swoje dzieci, zaczął malować, coś, zaczął spełniać swoje marzenie z dzieciństwa, którego nie mógł zrobić wcześniej. I to jest w ogóle wielkie wow dla mnie, niesamowita wartość, jaką dajesz światu, że ktoś nagle, będąc 30, 40-letnią, 50-letnią osobą, zaczyna odkrywać swoją pasję. Coś, co nie było mu dane, mając lat naście, robi teraz. I to po prostu pokazuje też, jak ważną rzeczą w naszym życiu jest pasja, robienie czegoś, co lubimy robić. Powiedziałeś chwilę wcześniej o tym, że nie grasz na instrumencie jak zawodowy muzyk, ale ci to pasuje, sprawia ci to przyjemność. I tu chyba jest to samo, że odkrywajmy te nasze pasje. Zdecydowanie. Jarku, pasja, zresztą ty o tym wiesz najlepiej. Pasja jest według mnie najcenniejszym, co możemy w życiu mieć tak bardzo osobiście i w środku. I niech to będzie jakakolwiek pasja. To może być pieczenie babeczek, to może być granie nawet nieporadnie na ukulele albo na gitarze. To może być zbieranie znaczków, to może być zbieranie grzybów, to może być cokolwiek. Ale pasja to jest nasz oddech, to jest taka szansa na taki nasz restart wewnętrzny. I ja sobie nie wyobrażam życia bez pasji. Ja mam za dużo pasji. To jest problem. No ja widziałem, że na live'ach nie tylko malowałeś, ale jest i gra na instrumencie, pieczenie pizzy, więc dużo rzeczy tam się rzeczywiście u Ciebie pojawia. Oczywiście, właśnie upiekłem genialne ciasto dyniowe i chętnie bym podał przepis, przyniosę pokazać. Oj, słuchajcie, Tomasz to jest niesamowity, niesamowity człowiek i podzielę się z Wami tym, że mieliśmy jeszcze okazję spotkać. Tak, genialne ciasto dyniowe, więc pieczcie, bo naprawdę warto piec. No, pasję warto mieć i
To są dla mnie też najbardziej wzruszające historie, kiedy ktoś pisze na live albo prywatnie do mnie, że zaczął malować, zaczął rysować, bo kiedyś rysował, kiedyś malował i, no i przestał. I to jest też to, o czym chciałem powiedzieć i mi umknęło w pewnym momencie. Zobaczcie, jako dzieci wszyscy, 99,99% ludzi uwielbia malować i rysować. I wszyscy jako dzieci potrafimy rysować i malować. Natomiast przestajemy umieć rysować i malować, jak dorastamy. W różnym momencie, w cudzysłowie, przestajemy umieć. My tak naprawdę nie przestajemy. My cały czas jesteśmy w stanie rysować i malować, tylko w pewnym momencie wydaje nam się, zaczyna nam się wydawać, albo ktoś nam powiedział, że nam nie wychodzi, albo sobie sami mówiliśmy, że nam nie wychodzi, albo się boimy, bo się boimy, że się wygłupimy, albo coś nam nie wyjdzie. I według mnie to się przenosi na każdą inną dziedzinę życia. W pewnym momencie po prostu przestajemy sobie na pewne rzeczy pozwalać. I to jest wielki błąd. Na przykład nie upieczemy ciasta, bo się będziemy bali, że się spali. No, czasem się spali, ale przeważnie wyjdzie. Nie będziemy... Właśnie, dlaczego ja zacząłem grać na przykład na flecie poprzecznym? Bo 3 już lata temu spotkałem Daniela, którego serdecznie pozdrawiam, świetny flecista i dyrygent. I Daniel powiedział mi: Tomek, słuchaj, flet poprzeczny wcale nie jest takim instrumentem, na którym się nie da grać, bo ja przez całe życie byłem w takim przeświadczeniu. Bo usłyszałem jako dziecko, że to jest tak trudny instrument, że w ogóle, żeby wydobyć dźwięk, to... A Daniel powiedział mi 2 proste słowa: po prostu spróbuj. Dzień później pobiegłem do jakiegoś sklepu, kupiłem używany flet poprzeczny i wieczorem już grałem. I zajęło mi to 40 lat, żeby podjąć tę decyzję. Po prostu spróbowałeś. Dokładnie tak. U nas z gotowaniem jest podobnie, bo no, obie córki starsze uwielbiają gotować, sobie jakieś na YouTubach pooglądały, różnego rodzaju przepisy ściągają. Jak mamy urodziny, to nie mamy potrzeby iść kupować tort, bo pieką sobie wzajemnie. Też się podzieliły pewną specjalizacją, bo starsza wybiera konkretny przepis, dba o bryłę główną i o smak, a młodsza specjalizuje się w robieniu ozdób z masy cukrowej na przykład, nie? Jakieś malutkie kwiatki, malutkie ptaszki, więc też się u nich jakaś tam specjalizacja dokonuje. Tutaj też w kontekście tak naprawdę tego, o czym mówiliśmy, o rodzicach wspierających pasję dzieci i nie tylko, no to taką okazją też jest na przykład zbliżający się Mikołaj i święta. Moje dzieci nie słyszą, więc mogę to mówić głośno, jestem w ich pokoju, ale są, chyba jeszcze lekcje mają. Bo na przykład rok temu Mikołaj naszej córce przyniósł zestaw barwników, a drugiej do spożywczych, a drugiej zestaw takich małych narzędzi do rzeźbienia właśnie w masie cukrowej. I to jest niesamowite, że one potrafią siedzieć 2-3 godziny. Ja kilka razy na fanpage'u i na Instagramie puszczałem zdjęcia właśnie tego, co one robiły. I to jest dla mnie niesamowite, bo nawet w kontekście lekcji, żeby przysiedziały i czegoś się pouczyły, no to tyle, co trzeba, a potem game over, koniec. Ale tutaj to się staje trochę ich pasją. Nie wiem, czy one pójdą w tę stronę dalej, czy nie, w jaki sposób to pójdzie, ale my ich nie zniechęcamy. To jest też trudne dla rodzica, dla mnie, bo jeżeli, wiesz, one robią tyle babeczek i ciast, to siłą rzeczy ja się przestaję w drzwiach mieścić, więc muszę bardzo uważać, ale to jest dla mnie super, że im to sprawia taką radość, że po prostu pozwalam im to robić. Otóż to. Pozwalajmy sobie i pozwalajmy dzieciom robić takie różne rzeczy. Tu jeszcze chciałbym przerzucić jeden komentarz, bo zahaczyliśmy lekko psychologię i właśnie tu z perspektywy psychologa i przyszłego arteterapeuty. Akceptacja siebie zdobywana przez swobodną ekspresję w sztuce jest niezwykle istotna. Może stanowić jedyną drogę dotarcia do pozamykanych dzieci i dorosłych. Czyli samo to, że my... Ja też nie jestem psychologiem, ani nie jestem artystą, ale lubię sobie pograć na gitarze i wtedy czuję, że jest po prostu mi lżej, przyjemniej i fajnie. I tak, staram się rozwijać i też to jest takie moje niespełnione marzenie skończenia szkoły muzycznej, więc moje dziewczyny chodzą i poprosiłem je kiedyś o to, żeby mnie zaczęły uczyć muzyki, więc pierwszą klasę ze mną przerobiły, one ucząc mnie. Mam nadzieję, że pójdzie to dalej, bo chwilowo nie było kiedy.
ale rzeczywiście to takie pozbycie się takich ograniczeń daje naprawdę, naprawdę wielką przyjemność i radość. Tak. Ja jeszcze dodam z mojej strony to, że mam wrażenie, że zdecydowanie za mało doceniamy rolę sztuki, rolę wrażliwości w naszym życiu, bo świat tak się poukładał i tak ogólnie zwariował, że staliśmy się tacy bardzo konkretni, bardzo zadaniowi, wiele osób żyje, mam wrażenie, bez miejsca i czasu na swoją pasję, na świadomość tego, że każdy z nas, naprawdę każdy z nas ma większą lub mniejszą potrzebę zrobienia czegoś dla siebie, zrobienia czegoś kreatywnego na różne sposoby. Powinniśmy znacznie więcej uwagi poświęcać sobie samym, czy też naszym dzieciom w takim rozumieniu, udostępniać im różne możliwości. Tutaj ciekawy komentarz, ale też bez przesady, żeby rodzice nie zmuszali dzieci do tego, żeby grały na wszystkich instrumentach i malowały właśnie. No, to ten. To oczywiście, to też. I też są takie momenty, kiedy po prostu skupiamy się na innych rzeczach. Być może nie są one specjalnie kreatywne, ale taki czas też jest potrzebny dzieciom, tak? Mhm. Więc też bez nadmiernego ciśnienia i nadmiernej presji oczywiście. Mhm. Ale zdecydowanie szukajmy czasu dla siebie, szukajmy swoich pasji, bo będziemy dzięki temu bardziej szczęśliwymi ludźmi i nie da nam tego szczęścia żadna inna sprawa, żadna premia w pracy, jeżeli wypracujemy więcej nadgodzin. To jest radość krótkotrwała, którą wydamy na najbliższych zakupach, a frajda i satysfakcja, którą będziemy mieli z czasu, w którym nawet niewiele robimy, tylko może pójdziemy do lasu albo pójdziemy do lasu ze szkicownikiem i przyniesiemy parę szkiców, zbierzemy parę kamyków, żeby zobaczyć, jakie one mają kształt. Pogramy chwilę na instrumencie, chociaż może nie będzie to gra pierwszej klasy. Dzięki tym chwilom tak naprawdę zrozumiemy coś, co jest według mnie w życiu najważniejsze, czyli to, że w życiu liczy się poczucie szczęścia, wewnętrznego szczęścia, a takie poczucie daje nam tylko życie, doświadczenie życia takim, jakim chcemy, takiego życia, jakie nam jest pisane, albo jakie odkrywamy przed samym sobą, ale trzeba sobie najpierw dać czas na to. A wszyscy tak naprawdę gdzieś w głębi serca mówimy, czy chcemy, żeby nasze dzieci było szczęśliwe. Moim marzeniem jest to, żeby moje dziecko było szczęśliwe. Abstrahując już od tego, że czasami zapominamy, żeby samemu sobie to szczęście najpierw zapewnić, żebyśmy my byli szczęśliwi, no to właśnie czasem też zakładamy, że my wiemy, w jaki sposób zrealizować to, żeby dziecko było szczęśliwe na nasz sposób, a nie dajemy im przestrzeni na to, żeby one rozwijały się same. I tutaj w tych komentarzach to się właśnie przewija tutaj bardzo mocno, chociażby ostatni, trzeba dać przestrzeń w swoim świecie. Słuchajcie, jest za 10:03, więc powoli będziemy zmierzać do mety z tym live'em, ponieważ ja o 3:00 muszę ruszyć do przedszkola, odbierać córkę. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie tu wrzucić i jeszcze Tomkowi tutaj podrzucę. Natomiast jakbyś mógł powiedzieć jeszcze, Tomku, gdzie można cię znaleźć w sieci, gdyby ktoś jeszcze z tych twoich psychofanów, którzy się tu zlecieli, wspaniałych, i mówią, jakim to jesteś wariatem w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie wiedział, to gdzie można ciebie znaleźć? Można mnie znaleźć codziennie, dwa razy dziennie, na żywo na Facebooku i na YouTubie. Na Facebooku i na YouTubie jest to Pracownia Oko. Także jeżeli wpiszecie Pracownia Oko razem albo tu, albo tam, to znajdziecie moje zajęcia, które już od ponad 8 miesięcy odbywają się codziennie, przez 6 dni w tygodniu, dwa razy dziennie, po godzinie albo półtorej. Także już tych lekcji było jakieś 550, już tych godzin wyrysowanych około chyba 700. Wszystko to jest zapisane na Facebooku przede wszystkim, bo YouTube później troszkę wszedł. Także zapraszam na Facebooka,
Tam za darmo zupełnie można oglądać wszystkie lekcje, rysować, malować. Ze mną, z Darią, z Polą, bo ona też prowadzi swoje zajęcia w sobotę. No to nawet jest komentarz, się od razu pojawił, że Tomek jest już wszędzie, a nawet obok, że czasem nawet trzy razy dziennie się pojawiasz. No, także tu moje pytanie jest takie, to chyba musi być z twojej strony pasja rzeczywiście, bo że nie męczy cię to i nie czujesz się jakoś z tym zmęczony, wypalony. Więc tutaj moje pytanie na koniec. Jak żyć pasją? Jak ją odnaleźć, ale jak też nią żyć po to, żeby ona dawała tę radość i żeby nam się, no, żebyśmy się nie wypalili? A, ta chwila ciszy. To jest głębokie pytanie. Nie wiem, czy wyrobimy to za 10-3. Żyć pasją na całego. Nie bać się. Żyć odważnie pasją przede wszystkim. Bo jeżeli będziemy pozytywnym wariatem na jakimś punkcie, to dojdziemy tam, gdzie chcemy dojść, odkryjemy po drodze rzeczy, których nawet byśmy się nie spodziewali odkryć. Tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, dokąd nas to zaprowadzi, bo różne rzeczy mogą się przydarzyć, ale przede wszystkim obserwujmy, co się dzieje dookoła, bo jestem głęboko przekonany, że dostajemy masę sygnałów od rzeczywistości, które być może interpretujemy, tylko może tu nie ma jakiejś takiej tajemniczej siły, która nam te sygnały wysyła, ale będziemy czytać, szukajmy sygnałów, mając pasję, które podpowiadają nam, co możemy, co powinniśmy zrobić, może czego powinniśmy spróbować. Jeżeli chcemy czegoś spróbować nowego, to próbujmy. Bo pamiętajmy, że nasza pasja się zmienia, tak jak zmieniamy się my. I to jest ważne. A jeżeli nasza pasja jest też naszym zawodem, czego oczywiście życzę serdecznie i z całego serca każdemu, bo to jest najlepsze połączenie, to tak naprawdę nie ma rozgraniczenia między pasją a zawodem. I wydaje mi się, że to jest to, do czego powinniśmy zmierzać, bo wiadomo, że trzeba też jakoś funkcjonować. I jestem głęboko przekonany, że każda pasja jest w stanie przerodzić się w sposób na życie, w życie i to i funkcjonowanie i życie tą pasją i dawanie światu od nas tego, co z naszej pasji wynika. Zatem pozwalajmy sobie i naszym dzieciom mieć pasję i to jest według mnie przepis na życie naprawdę, naprawdę fajne, pasjonujące. Taką myśl kiedyś słyszałem, że jeżeli kochasz to, co robisz, czym się zajmujesz, to nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. Jest to prawda. Chociaż czasami jest oczywiście zmęczenie, bo każda pasja potrafi męczyć tak czysto fizycznie, ale frajda jest niesamowita i paść ze zmęczenia, ale z takim poczuciu, ale się urobiłem, ale mam z tego taką frajdę, że hej, to jest najpiękniejsze doświadczenie, jakie można mieć w życiu. I życzę każdemu, żeby wieczorem czuł właśnie ten rodzaj zmęczenia. Było warto. Nie mam już siły ruszyć nogą, ani ręką. Wszyscy święty spokój, ale cieszę się. No i tym, myślę, tym życzeniem możemy chyba zakończyć i życzę tego każdemu, kto nas ogląda teraz, kto nas będzie oglądał, słuchał w przyszłości, wszystkim twoim fanom, którzy oglądają twoje lekcje i tobie również tego właśnie, żeby ta pasja zawsze w nas była. Jarku, a to jeszcze w takim razie ja zapraszam wszystkich widzów ze strony pracowników, którzy ten live oglądają, na twoją stronę ojcowskastronamocy.pl, na wszystkie fantastyczne podcasty i wpisy na blogu Jarka. Naprawdę. Dziękuję uprzejmie. Tyle czoła, jesteś genialnym człowiekiem. Cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. I polecam. Będziesz mi przyjemnie. Dzięki uprzejme i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dzięki.